Ja początkowo nie chciałem tego zawodu kolejarskiego. Rozpoczynałem szkołę w technikum budowlanym w Świdnicy, ale po pół roku tato mówi tak: synu kochany, to ja kolejarz, a ty murarz, nie pasuje. I przeniósł mnie tutaj do szkółki. 1 września 1964 roku tu rozpoczynałem pracę. Akurat minęło 1 września 55 lat, jak tutaj pracuję. Po mnie brat Jerzy, również maszynista, świętej pamięci brat Marek, również maszynista, i najmłodszy brat Piotr, również maszynista. Wnuk się już wyszkoliłem, który też już ma uprawnienia i może obsługiwać kotły parowozowe. Chociaż ukończyłem również kurs maszynisty trakcji spalinowej, jednak diesel mnie nie ciągnął. Tak się przyzwyczaiłem do tego parowozu z czajnika, że to było to. Ten zapach tego dymu, tej pary, to było coś wspaniałego. To ciągnie człowieka. Żeby nie to, to może by już człowiek na tamtym świecie był. A tak trzyma coś, nie? Przy życiu. Żona trochę krzyczy, ale przejdzie jej to wszystko. Bo ja mieszkałem za Świdnicą, na takiej wiosce. Później przeprowadzili się tu do Bagieńca niedaleko i ja stamtąd już przeszłem tutaj do Jaworzyny. I od 78 do 79 na warsztacie, bo tak trzeba było, bo takie były przepisy. Toś robiłeś wszystko tak po kolei, żeby to poznać od podstaw. I później kurs, pomocnik, 10 lat za pomocnika, kurs. I od 88 już zacząłem jeździć na prawej stronie jako maszynista. Ostatni parowóz tu w Jaworzynie, co jeszcze były czynne, to z kolegą żeśmy wygasili tu ostatni i zjechaliśmy tu na kanał koło 19. I kaput. Ani kochana nie ma oświegany. Żal. Żal ściska, wie pani? Przykro wspominać to wszystko. Mury są bez ludzi żadne, prawda? Zabytek funkcjonuje wówczas, kiedy jest zrozumiały, kiedy ktoś wytłumaczy. Najlepiej to wytłumaczy ten, który przy tym zabytku był, kiedy to był jeszcze obiekt przemysłowy. I pomysł w Jaworzynie jest taki, że jakby przywracamy z powrotem te osoby, które już z tą koleją ze względu na wiek, ale także to, co się działo wokół kolei, nie są związani. A pierwszy nasz wyremontowany parowóz, to tak naprawdę chodziliśmy po grudkach działkowych i namawialiśmy emerytów do tego, żeby wrócili do nas z powrotem. Udało nam się 12 gości tutaj ściągnąć, a z nich zostało 10 i wyremontowaliśmy parowóz, co do tego potrzeba fabryki, która ma, nie wiem, 10 hektarów wielkości, a myśmy tu w tym małym miejscu dzięki ich chęci, energii, to był, myśmy to sprzedawali jako twój ostatni projekt w życiu, ale bardzo ważny. Udało się, że ten parowóz, no dzisiaj tam dym mi stoi, więc dla nich to też było duże wydarzenie. Kolej bez kolejarzy. Prawda? To źle brzmi. Oczywiście mamy też młodych, którzy się przy nim uczą, ale ktoś to naprawdę trzymał hamulec, umie przyspieszyć, sypał węgiel do kotła, to on naprawdę umie o tym opowiadać. A ktoś, kto tylko przeczytał książkę, też może ładnie o tym opowie, ale nie ma tej pasji wtedy. To jest rodzinne, bo tak bym to nazwał, rodzinne. No mówię tak jak od pradziadka, który zaczął na kolei, potem dziadek zaraził większość rodziny. Na kolei pracuje też mama, wujkowie i tak wszyscy po kolei na tej kolei. Parowozami zaraził bardzo dziadek akurat. Jak byłem mały, to zdarzało się tak, że przychodziłem tutaj na parowozownię i po prostu
nie mówiąc na siłę, ale wciskał mnie na ten parowóz i próbował chyba też zaszczepić od małego już tą naukę, żeby tutaj przyjść i pracować. No a później poszedłem do szkoły kolejowej i zacząłem realizować pomału te plany, które tam gdzieś miałem w głowie od początku i na tym się na razie skończyło. Te starsze osoby, które tutaj jeździły, to one uczą, one pokazują to wszystko, jak to działa, jak to naprawić, ponieważ tutaj nie ma takiego zaplecza warsztatowego, że nie ma ludzi, którzy są na warsztacie, tylko tak naprawdę jesteśmy my, czyli my robimy za wszystko, czyli naprawiamy ten parowóz, jeździmy nim, no i go utrzymujemy przede wszystkim. Do tej pory wyszkoliliśmy, bo nie mogę powiedzieć, tylko ja, prawda, ale pod moim okiem wyszkoliliśmy 5, w tym, jak powiedziałem, mojego wnuka najstarszego, Gerarda. 5 młodych chłopaków, którzy nie pracują w muzeum, ale pracują u innych przewoźników, jak Lotos, Intercity, ale przychodzą tutaj z tej miłości do tego odejmu, do tej pary i tutaj jeżdżą sobie na parowozie. Dzisiaj praca na naszym parowozie to jest 90% naprawiania go, żeby raz w miesiącu gdzieś pojechać. Tutaj się uczyłem od Zbyszka Gryzgota, fachu. Zbigniew 50 lat na parowozach, więc ma doświadczenie w jeździe i w naprawie, bo też był kierownikiem oddziału napraw parowozu, więc to, co tutaj naprawiamy, on nam podpowiada, jak to zrobić. Ma takie triki, których w książkach nie przeczytamy, nie nauczymy się z książek. Pochodzę z Jaworzyny Śląskiej, od 16 lat mieszkam w Czechach i pracuję jako maszynista na pociągach towarowych UCD Cargo. Jestem bratanicą oczywiście Zbigniewa Gryzgota. No ja już się urodziłam w sumie, jak ktoś mówi, pocałowana koleją. No tak, bo to jest miłość. W domu mąż już jest przyzwyczajony, mama mówi, że po prostu ja żyć bez tego nie mogę. W sumie to tata wpadł na taki pomysł, żebym szła na maszynistę. Wtedy powiedziałam, oszalał. Ja mówię, ja kobieta na maszynistę? Nie. No a tata powiedziała, co? Czemu nie? Też byś mogła. Jaki problem? Bałam się, ale wiedziałam, do czego idę. I nie było tak trudno. Dla nas, ludzi dorosłych, to jest nic nowego, prawda? Ale dla tych potomnych, dla tych małych, to jest coś. I cieszę się, że mam wspaniałych takich paluchów, którzy przyjeżdżają. Do dzisiaj znam, mile wspominam, Kornelka, Molkowa, Wicentego z Wrocławia, młodzi chłopacy, że naprawdę, jakby im tak pytanie zadane na temat budowy parowozu, to ja muszę uciekać. Oczywiście, że to jest taka ostateczna nagroda, prawda? I to jest przyjemne, jak ktoś powie, o, to było ciekawe, nie zmarnowałem czasu, prawda? To daje satysfakcję i to jest ta chyba główna satysfakcja. I ten autentyzm. Cały czas zwracamy na to uwagę, żeby nie zrobić tego czegoś takiego bardzo współczesnego, tylko żeby ten autentyzm. Więc staramy się, żeby ręce, sam jestem architektem, ale ręce architektów były trochę daleko od tego, żeby nie przerabiać, prawda? Żeby pokazać naprawdę, jak było. Dzisiaj przyjedziemy, trzeba ze 3 godziny, 4 posiedzieć, żeby ją wygasić, żeby ona ostygła i wtedy i czekać następnego razu.